150 projektów architektonicznych, ponad 40 wystawionych na dziedzińcu Politechniki Gdańskiej i jeden dyplom roku 2011. Prace studenckie nagradzamy dlatego, bo one są, jak wiadomo, nieskrępowane tymi wszystkimi uwarunkowaniami, które już ciążą na projektach wykonywanych przez profesjonalne pracownie. Są wykonywane z wielką starannością, bo każdy walczy o swoją przyszłość, o to, żeby uzyskać dyplom i żeby uzyskać dobry dyplom, więc jest to dobra robota włożona w tematy, które, tak jak powiedziałem, mogą być interesujące z punktu widzenia miasta, których propozycje rozwiązań zawarte w takich pracach dyplomowych mogą być warte rozważenia. Chodzi o to, żeby pewne pomysły podane w takich pracach móc przemyśleć, przeanalizować, przedyskutować w gronie profesjonalistów, być może poddać takie miejsce procedurze konkursowej. Krótko mówiąc, te prace dyplomowe odgrywają rolę takiego zapładniacza wyobraźni. Wystawione projekty imponowały różnorodnością i wysokim poziomem wykonania. Wydaje mi się, że są coraz lepiej technicznie prezentowane, że te nowe programy komputerowe pozwalają robić coraz lepsze wizualizacje, coraz bardziej przekonujące. Projekty są różnorodne, jak co roku, dotyczą głównie obszaru trójmiejskiego, ale nie tylko. Studenci wychodzą poza region. Często to są prace związane z regionem, z którego pochodzą. Najczęściej to są budynki użyteczności publicznej. Sporo obiektów służby zdrowia, akurat tak się ułożyło. Katedra Służby Zdrowia otrzymała 4 prace. Mniej jest architektury mieszkaniowej, ale też pojawia się. Często to są budynki w kontekście starej zabudowy, bardzo interesujących kilka prac na ten temat. No tak jak w życiu, właściwie wszelkie obszary dotyczące architektury i urbanistyki są tutaj poruszane. To jest dyplom, który jest częścią tej nagrody. Dyplom dla magister inżynier-architekt Magdaleny Rosowskiej za pracę w Centrum Medycyny Naturalnej i Odnowy Biologicznej w Gdyni. Inspiracją dla nagrodzonego projektu były szwajcarskie termy Petera Zumthora. Byłam w takim czasie, kiedy musiałam mniej więcej wybrać już temat mojej pracy dyplomowej, więc stwierdziłam, a może takie termy to by się przydały w Gdyni. Więc spróbowałam tak jakby wygooglać różne najistotniejsze rzeczy związane właśnie z takim Centrum Odnowy Biologicznej, SPA. Wybrałam teren Polanki Redłowskiej, ponieważ jest bardzo ładnie uformowany. Próbowałam tak jakby formą architektoniczną wtopić się w otaczający krajobraz, taki bardziej nizinny, to z jednej strony zieleń, z drugiej strony woda, z trzeciej strony już miasto. Prace dyplomowe, które możemy tu podziwiać, są świadectwem wielkiej wyobraźni młodych studentów i chociaż praktycznie nie mają szans na realizację, to inspirują i są wyrazem wolnej myśli młodego architekta. Artur Czaja, Telewizja TASK.